Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam na rozdział 5 Źródło Wiecznej Młodości, oczywiście w krainie Lego, Jack Sparrow i Will Turner. Zaczynamy. Oj, wiecie co, mój synek przeszedł już tą misję, przez zaznaczyć tylko oczywiście fabularny. Od nowa. O, będziemy musieli rozprawić się na końcu pewnie z Czarnowrodym. W ostatnim odcinku dało nam się ukraść kielichy Forza do Leona. Tak, muszą przekroić cebulę po to, żeby wymusić łzę. Dobra. Udało się. Podstępem, bo podstępem, ale się udało. Syrena się zakochała w naszym śpiewaku. Nasi bohaterowie szukają, tak, źródła wiecznej młodości. Super, dobra. Trzeba się widzę tutaj przed tym buchem. Akurat nam troszkę kasy dojdzie. Super. Niestety tak już jest w dżungli, co? Przejście samemu zrobić. Okay. Tutaj musimy czegoś poszukać. Nam potrzebna luneta i jakiś dinozaur. Dobra, zacznijmy od lunet w takim razie. O, kręcimy się w kółko. Dobra, jest. Innego tu jakiś. O, słyszycie te odgłosy? O, dżungla żyje, co? Ej. Strasznie nam każe chodzić tu dookoła ten nasz kompas. No, naszukamy się, widzę. O, jest. Tam. Będziemy musieli to wykopać. Szukajmy łopaty w takim razie. Tutaj nic nie ma. Może użyjemy... Nie, tu nie mamy łopaty. Dobra, łapę. To musimy wejść na górę. Może tam będzie... Jest. Chyba jest. O, przykro nam bardzo. Dobrze. Na dół. Musimy wykopać naszą lunetę. Weźmie się mała? Nie? Szczekiem będzie musiał podnieść. Rozbić tam. Okej. Dobra. Niesiemy na nasz... Gdzie tutaj mamy jakiś stelaż pod tą lunetę? I kogo będziemy wypatrywać, jak myślicie? Dobra, pokazuje nam drogę, którędy ma iść ta woda. Co się stanie? Odkryjemy jakieś tajemne przejście. Ajejej, nie znikaj mi! Zniknęła mi z pola widzenia. Musimy odpocząć. Początku. Nie, za szybko. Jeszcze raz. Pomalu. Nasza. No i jesteśmy u celu. Super.
Tak jest. Ha! Odkryliśmy wejście do jaskini. Super. Dobra, idziemy. Oj! Panie czarnobrody. Dwoje bohaterów. O, jest beczka. Zobaczymy, co się stanie. Przepraszam cię. Nie chciałem na ciebie najechać. Nie, chyba nie w tą stronę. Latarnia, widzicie? A, roztopimy kostki lodu. No i woda może płynąć dalej, tak, do naszego źródełka zapewne. Dobrze. Jest na górze, widzicie, jak się skrapla? Super. No ej, kapitanie. Na razie krzywdy nie robimy. Dobra, szukamy kolejnych zagadek, kolejnych wskazówek. O, tutaj coś musimy wbudować? Nie. O, tu mamy jakąś linę. Tu potrzebna nam jest Angela. Tylko nie wiem, tutaj kiepscy śpiewacy są... Aha. Dobra, znaleźliśmy jakieś... tajemnicze miejsce. Czy to możemy rozbić? Nie. Tego się nie da rozbić. Tu nam jest potrzebny ktoś z młotem. Nie mamy takiego bohatera. Chodź, może ty coś tutaj poradzisz. Tak jest. Roztapiamy stalaktyty. Woda może dalej płynąć. Super. Pięknie to wygląda. Tam na górze jest na pewno wejście do tej jaskini. Takie tajemne przejście magiczne. Dobra, nasza. Bierzemy tą kasiorę. Dobra, tu jest nam potrzebny czek z parą. Szukamy w takim razie kolejnej lampy do oświetlenia stalaktytów. No ale miałeś chłopakula łopatę. Oj, dostało się naszej przyjaciółce. Nie sądzę, naprawdę, uwierz mi. Mamy. Lampę, a teraz musimy znaleźć, a jest, już nam pokazało, tu będziemy podnosić lampę naszą do góry. Dobra, nasza woda może spłynąć.
Pięknie. Dobrze, fajnie. No, tutaj Jack będzie chyba wskakiwał jako pierwszy. Nie ma wyjścia. O, wow, to nas podnosi do góry. Super. Dobra, ale sprawdźmy, co tutaj jeszcze jest, co? A, kasiora. Fajnie. Dobra, lecimy. Tak jest. Piękny widok, nie uważacie? Piękny. Źródło wiecznej młodości. O, zobaczcie, kto nas ubiegł. Kapitan Barbarossa bez nogi. I są Hiszpanie, którzy chcą zniszczyć to źródełko. Ale on jest niedobry, ten czarnobrody, co? Chce się posłużyć własną córką, żeby odzyskać młodość. A niestety jak się napije od niej, to straci... To ona straci wszystkie lata życia, a on zyska te, których ona nie przeżyła. Tak mówi legenda. Uronić tam, co sobie biją. Jak się biją. My wykorzystamy to, że są zajęci walką ze sobą. Co tu mamy do znalezienia? Co? Musimy jakoś się dostać na drugą stronę. To nam nie będzie potrzebne. Szukajmy dalej. Może to. O, biją się między sobą dobrze, nie zwracają na nas uwagi. Będziemy mogli spokojnie wykonać misję. Dobra, nasza. Znaleźliśmy, ale pewnie potrzebna nam będzie łopata. Na pewno. Szukajmy zatem łopaty. Mamy tutaj? Nie, mamy tylko szable. Mamy szable. A mam łopatę na plecach. Dobrze. Budujmy zatem. Dobra, teraz będziemy mogli przesunąć. Woda nie będzie nam uciekać. Wow! Fontanna zmieniła swój bieg. Dobra. Przejdźmy na drugą stronę. Może z drugiej strony coś będzie. Możemy zmienić. A, mamy kapitana też Barbarossę. A zobaczymy, czy on tam coś będzie mógł zrobić. Mogli rzucić. Tutaj. Uda nam się tutaj dotrafić tam. Dobra nasza. Tam nie możemy przejść. Możemy się gdzieś wspiąć po tej lianie. Szukam tego plącza. Dobra, tutaj chyba już nie możemy nic zrobić. Trzeba nam przejść na drugą stronę. Wow. Chłopaki rozrabiają, widzicie? Burzą całą tą świątynię. Dobra, nasza. Chodź, Jack. Mamy coś do znalezienia. Bomba granatów mogła nam się przydać, co? Pudełko. No i jest, super. Dobra nasza. Co będziemy mogli rzucić? Wow, wow. Trafili w nas, a my wybuchliśmy razem z wolną. Super, możemy zbudować drabinę. Dobra, czyli wiemy, jak się dostaniemy na górę. No, musimy was pokonać. Sorry, panowie. Szybko poszło. Dobra, to zrzucimy. Z tej strony. Dobra. No, bijcie się ze sobą.
Ja sobie tylko niosę tutaj piękną postać syreny. Ło! Ale chyba po wodzie nie dam rady, co? Musimy zbudować tutaj most. Dobra. Próbujemy popchnąć. Nie. A, jest. Dobra. I teraz z drugiej strony. Udało się. Tak, belki. Stworzyły nam przejście, super. Ale tam jest bitwa. Ale oni na nas uwagi żadnej nie zwracają, także pewnie sobie poradzimy. Gdzie jest ten nasz most? Tutaj. Ła, ale fajnie. Dobra nasza. Dobra nasza, jesteśmy na drugim brzegu. Chodź, figurka. Piękna figurka z syreny, co? Ciśnienie zwiększa się i... Mamy przejście, super! Możemy teraz do Czarnobrodego się dostać. I kasiory, patrzcie ile nam tu dalej kasiory. Ua! Ale nas podniosło do góry, co? Dobra. Lecimy do ciebie, Czarnobrody. Nie pij tego! Nie wolno jej się tego napić. Oj, zatruli Czarnobrodego. Aj! Pomylił, specjalnie podmienił kielichy, żeby to on napił się tej zatrutej wody, która odbiera lata życia. I bach. O, a cóż to? Syrena porwała kielich. Oj, chyba czeka nas walka z Czarnobrodem, a jak? Wow, jak mamy się tam dostać do niego, jak on tu nas razi tą swoją magiczną szablą? Jak się ma odnaleźć syreny chyba, co? Jak myślicie? Czy możemy tutaj... zabrać tą kasę? Wow! Myślałem, że on tam będzie na górze. Ale czeka nas widocznie walka. Dostał! Butelką. Jest syrena! Musi oddać nam ten kielich, u nas on niezbędny. Ale ma szablę, co? Magiczna. O, nóg dostała. To dziwne, co? Dobra, jest syrena, ale ona potrzebuje kielicha. Trzeba jego znaleźć. Czy ty nam... nie. Kompas nam niestety nie pomoże. Ej, zaczarował mnie. Musimy uważać. Bo wtedy będzie mógł przejąć nade mną kontrolę. Jest kielich. Dobra, weź go. Aj, zaczarował mnie znowu. Nie! Jack, trzymaj się. Oj, sam na to wskoczyłem. Kurczę blade. Wracaj, wracaj na ląd. I uważaj, kielich mi upadł. Ua. Gdzie on jest? Znowu go zgubiłem. Tu jest. Aj, zaczarował, to jaki... Nie wracaj, wracaj. Teraz zaczarował syrenę. Dobra, mamy. Oddaliśmy kielich, ona nam pewnie pomoże. Tak jest. Zobaczymy, co ona potrafi. Nie, chodź. Czy ona potrafi może przypłynąć, co? Jak myślicie? Może ona spróbuje przepłynąć jakoś pod spodem? Nie. Czy możemy zanurkować? Nie. Tutaj jest... Czy możemy się tego schować? Dobra, musimy z nim walczyć. Tak jest, dobra nasza. Dobra, biegnijmy do niej, biegnijmy do Amandy. A gdzie masz kielich? Dziewczyno, gdzie masz kielich? Zgubiła.
tam jest. Wracaj po kielich. No i co? Musisz wrócić na ląd. Dawaj, bierz kielich szybko. I do Amandy. Proszę. Tak jest! Udało nam się. Ha. Niestety, Czarnobrodo, odebraliśmy ci resztę życia. Ale to co, jeszcze raz? Musi się napić? Chyba nie, co? Ło, będzie rzucał w nas skrzyniami, a to jaki? Kurczę, potężna ta szabla, naprawdę. Niesamowita broń. A, zaczarował mnie. Co my tu teraz musimy zrobić? Może weźmy kapitana, on spróbuje może w niego rzucić, co? Ha, ha, ha. Udało się. Jeszcze raz, też dostał. I kolejny raz, a jedynie tym razem on mnie trafił. Dobra. A, tu są bomby. Może weźmy bombę, co? Nie, musi Jacku zrobić. Nie, Jacku. Mam cię. Aha. Dostał. No i chodź. Pobijemy się. I teraz mam cię. Dobra, chodź syrenkona. Damy się jeszcze raz napić. Haha. No jeszcze dwa takie same rzeczy musimy zrobić. Dwie takie same rzeczy. Znowu nam przyjdzie z nim walczyć. Ajajajaj. Co teraz? Co teraz? Żaba? Żaba? Ło! Ojej, straszne jakieś wielkie łapy, łapiszcza tu nas atakują. Może Jack coś poradzi. No, trudna sprawa. Czy możemy czymś rzucić w niego? Nie mamy już bomb. Nie mamy już bomb. Może tą żabą, co? No to żaba nie da rady. Czy ty potrafisz coś zrobić? Nie, no tylko... A jest bomba, dobra. Mam cię. No uderz go. Ojej, musimy go ogłuszyć. No, trudna walka, naprawdę trudna walka. Ogłusz go. Ogłusz go butelką. Aj. Dobra, walczymy na miecz w takim razie. Ach, dobra nasza. Chodź, syrenko. Gdzie jest kielich? Gdzie jest kielich? Jest kielich, dobra. Proszę cię. Pij na zdrówko. No już prawie, patrzcie jak się zmienia w kościotrupa, co? Jak traci lata życia. No Jack, ostatnie starcie z Czarnobrodym. No. Dajcie coś, co możemy, czy możemy w niego rzucić. Aj! Nic tu nie wypada z tych skrzyń. Przydałby się granat. Aj! Kule armatnie się wyspały, ale ja chcę granaty. Będą, szukam i szukam, nie ma. Znowu te łapiszcza. Aj, co? Dobra, ciekawe. Przepraszam cię, przyjaciółko moja droga. Nie chciałem cię trafić.
kapitanowi Barbarosie się dostało. No i co? Gdzie te bomby? Może żabą, co? Nie, żaba na niego nie działa. Kurczę blady, no. Szukam tych granatów, nie mogę znaleźć. Tutaj nigdzie nie ma. Aj! Dostałem się w jego... w moc jego szabli. Uciekaj. U, rzuca i rzuca. No, co my mamy tu zrobić? Nie pojawi nam się żaden granat, nic nie wypada, żadna bomba z tych łapiszcz. Tutaj podejść do niego nie możemy. Ajeju. Zaczarował mnie i zniszczył, no. Niedobrze. Tutaj nic nie możemy znaleźć. Czy ja mogę się schować? Nie, nie mogę się schować w wodzie. Czy syrena coś znajdzie w wodzie? Niestety. Jest już, są! Wypadły w końcu. Dam radę? Dam radę? Aj! Ale mnie zniszczył, no. Ała! Wszystkie wybuchły, no. Niedobrze. Pojawią się jeszcze, wypadną nam tutaj. A ten łóż... O, jest! Udało nam się jedną znaleźć. Dobra, dobra nasza. No i co? Ej, nie, 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 nie! On wypuścił mi ją, to jaki... Dlaczego ją wypuściłeś? Teraz musimy szukać... A, tam jest na górze, ale tam jej chyba nie dostanę. No, chytnij ją, chytnij ją. Zaczarował mnie. Nie, tu jej nie dostanę. Wybuchła. Będą tutaj nie ma. Szukajmy dalej. Potrzebne nam te bomby, no. Aj, znowu mnie atakuje. Aj, wypadła, dobra. Dobra nasza. I... Nie, 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 nie. Ale to jest naprawdę... Teraz. Dobra nasza. Trafiony. No, teraz nas czeka trudna walka. Chodź. Chodź. My się ciebie nie boimy. Tak jest. Syrenko, chodź. Czyżby to... No, no, łap ten kielich. Daj Amandzie się napić. No! I czarnobrody idzie niestety już tutaj na drugą stronę. Przechodzi. O, zamienił się w kościotrupa. Została z niego tylko broda i kupa kości. I magiczna szabla oczywiście. Oddała nam. O, on się chyba w syrenę zamienił, co? Chyba będzie w syrenką. Facetem syrenką. O, się komuś brzydko odbiło. Szabla koń, czarnobrody nie żyje. Ale tutaj, a gdzie jest jego szabla magiczna? Wiecie kto ją zabrał? Zabrał ją kapitan Barbarossa. Udało nam się ukończyć naszą przygodę z Jackiem Sparrowem. Dziękuję wam za wspólne oglądanie. Polecam poprzednie odcinki. No i zapraszam na mój kanał. Pojawi się nowe gry LEGO i wiele, wiele przygód. Także hej, cześć, pozdrawiam oczywiście Dino wraz z synkiem. Pa!